Po wielu latach starań marzenia pruszkowskich karateków stały się faktem. Od miesiąca można nas znaleźć już pod nowym adresem, właśnie na Sosnowej. Otworzyliśmy nowe dojo, miejsce, o którym marzyliśmy od zawsze, bo każdy karateka powinien mieć swój własny dom i dojo jest właśnie takim miejscem. Co prawda czekaliśmy na to dość długo, ale może dlatego smakuje tak dobrze. A zatem serdeczna prośba, proszę oprowadzić po swoim dojo. Zacznijmy od najważniejszej części, czyli od sali treningowej. Dojo to jest główna i tak naprawdę najważniejsza część tego obiektu. Sala treningowa, w której aktualnie zajęcia odbywają nasi rodzice. To są zajęcia ogólnorozwojowe, oni ćwiczą w dwóch formułach, mają zajęcia ogólnorozwojowe i trening karatecki. Grupa się rozrasta tak naprawdę, bo w momencie, kiedy otworzyliśmy własne dojo, rodzice chętniej zaczęli przychodzić na te treningi i chętniej w nich uczestniczą. W obecnej chwili dojo ćwiczy około 180 osób. Systematycznie w grupach na razie zaawansowanych, bo są to stopnie starsze od pomarańczowego pasa wzwyż do naszej kadry klubowej, do naszej reprezentacji, ale mamy też propozycje dla najmłodszych, dla przedszkolaków. Mamy dwie grupy przedszkolne, w których ćwiczą dzieci w wieku 4 i 5 lat, jak również dla seniorów. Wspólnie z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego w programie ministerialnym prowadzimy zajęcia dla seniorów 50+. Zajęcia te będzie prowadziła Adrianna Bromek, jedna z naszych multimedalistek, mistrzyni świata. W holu oczywiście to jest recepcja, to jest to miejsce, gdzie załatwia się większość formalności, większość spraw bieżących. Rodzice przyprowadzający swoje pociechy tutaj załatwiają sprawy dyplomów, licencji, składek członkowskich, kimon, strojów do ćwiczenia itd., itd. Po załatwieniu spraw można spokojnie spocząć sobie w kąciku chilloutowym, który doposażyliśmy w kilka wspaniałych zdjęć, które przywołują piękne wspomnienia z naszych zawodów, zdjęcia uśmiechniętych twarzy naszych medalistów. I powiem szczerze, że to miejsce jest najczęściej oblegane. Często można zobaczyć rodziców z książkami, z komputerami, pracują w międzyczasie, jak tylko dzieci w tym czasie ćwiczą sobie na treningu. Mała gablotka z częścią pucharów. Poustawialiśmy je w zasadzie w zeszłym tygodniu, dopiero przed samym otwarciem. To są w większości puchary zdobyte przez naszych seniorów i juniorów. Jak w każdej porządnej firmie, musi być też pokój, gdzie spotykamy się na burzliwe narady. Omawiamy strategię treningową, koncepcje treningowe, ale także sprawy organizacyjne dotyczące zawodów czy obozów szkoleniowych czy rekreacyjno-sportowych, tych, które organizujemy w przeciągu całego roku szkoleniowego. Co spowodowało, iż pan wieczór spędza właśnie tutaj? Znakomite towarzystwo ludzi, którzy chcą się zmęczyć, tak jak ja. Czyli połączyć przyjemne z pożytecznym, bo można to, oby nie trzeba było, wykorzystać. Samo zdrowie. Jak często pan przychodzi, jak długo to trwa? Zajęcia są dwa razy w tygodniu i dwa razy w tygodniu staram się przychodzić. Ada Bromek, wychowanek tego klubu, multimedalistka, mistrzyni świata. Pani trener, co w dzisiejszym dniu robi Ada Bromek ze swoimi podopiecznymi? Aktualnie pracujemy z dzieciakami, tak naprawdę
na tworzeniu formy do zawodów. Jak widać, ze starszą grupą robimy cały czas wytrzymałość. Staramy się przynajmniej. Zawodników z nich nie będzie, ale nie, mają szansę jeszcze być? Jak najbardziej. Mają szansę być zawodnikami. Karate można zacząć trenować w każdym możliwym wieku, więc dlatego zapraszamy wszystkich w każdym wieku. Tak naprawdę. Kiedy zapraszamy, o której godzinie i w jakie dni? Wszelkie informacje odnośnie zajęć można znaleźć na naszej stronie internetowej, jak i na naszym fanpage'u na Facebooku. Jeżeli chodzi o grupę dorosłą, no to są to środy i piątki, godziny wieczorne, więc nie ma wymówek, każdy może przyjść. Do Sensei Oli zapraszam o 19:30, wtedy mamy zajęcia fitnessowe, można poćwiczyć właśnie wytrzymałość, formę. A jeżeli ktoś jest bardziej już zainteresowany pod kątem karate, to godzina 20:30 do mnie osobiście. Zapraszam. 2, 1, 100. Karate Klub Pruszków zaprasza na zajęcia.